Zasada ósma tworzenia przyjaznych URL i optymalizacji linków. Dla typowo polskich znaków stosuj odpowiedniki, które tak naprawdę są dostępne. Tutaj mamy tutaj link przyjazny. Zobacz, że literka E i Eś została zastąpiona jako L i S. Tak samo tutaj mamy przykład nieprzyjaznego linka, właśnie tego samego, który tutaj jest nieprawidłowo stworzony, czyli mamy literkę E i mamy literkę S. To jest oczywiście błąd i powinniśmy właśnie stosować tą regułę.